potencjalnego awansu do czwartej ligi? Wiadomo, że pierwszy mecz to pozostawia jeszcze trochę do życzenia ta gra. Myślę, że była na takim średnim poziomie. Ładne bramki, bramki, po których strzeliliśmy bramki, były fajne. W pierwszym rozegraniu z pierwszej piłki wyprowadzona kontra i drugie zagranie też po dłuższej piłki z graniem w polu karnym. Także to cieszy. Cieszy też, że sytuacji wypracowaliśmy dzisiaj, bo jeszcze stworzyliśmy 4-5 dobrych sytuacji. Brakło tego wykończenia. Szkoda takiej nonszalancji w końcówce, gdzie wdaliśmy się w taką kopaninę. Trochę nie było uspokojenia gry. Wynik niby mówił, że powinniśmy sobie spokojnie grać, a trochę brakło spokoju, nerwowości, stąd się wzięła bramka w ostatniej, można powiedzieć, że minucie spotkania, ale no, to co zrobiliśmy najważniejsze, zdobyliśmy 3 punkty, gra jest do poprawki, myślę, że na takim była średnim poziomie, walczymy dalej, w każdym meczu będzie nam ciężko, zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy chce Pisarowce ograć, ale myślę, że chłopaki są głodni zwycięstw i to zwycięstwo doda nam jeszcze więcej wiary w siebie, żeby kolejne mecze też wygrywać. Z kim gramy? I zespołem naprawdę bardzo solidnym, no i chyba najlepszym w lidze, poukładanym przede wszystkim, mądrym. Przy naszej młodości, przy naszej ambicji, walce, no musimy w każdym meczu niestety no, dużo z siebie dawać. Dzisiaj no, pewnie nie zasłużyliśmy na ten punkt, bo pewnie żeśmy nie zasłużyli, chociaż piłka jest przewrotna i mówię, z dwóch tych sytuacji, które mieliśmy w końcówce, gdybyśmy uratowali tym punkty jakiekolwiek, bo można było naprawdę ten remis wyciągnąć, mimo tego, że Pisarowce miały tych sytuacji tam 2-3 więcej, czy 4 nawet. Ale jestem zadowolony, bo coraz więcej dla tej młodzieży, nasza młodzież wchodzi, powoli wiadomo, że oni nie będą jeszcze na daną chwilę dzisiaj ciągnąć tego wózu, ale za pół roku już będą naprawdę bardzo aktywni, bardzo tacy, no, którzy będą nam pomagać i oni teraz się będą ugrywać, także tutaj na to liczymy. A my co? No, nam nie pozostaje nic innego, jak szukać w każdym najbliższym meczu punktów i tyle. No teraz z Gwieździedzą. Musimy tutaj znaleźć punkty i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali. Przeciwnik na pewno z niższej półki, ale mam nadzieję, że w sobotę wygramy z tą Gwieździedzą, no i trochę się humory poprawią.